Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Obragia, to jest kolejny materiał z gry Devil May Cry 5 na maksymalnym poziomie trudności, jaki w tej grze występuje, czyli piekło i piekło. Po angielsku Hell and Hell Mode. Słuchajcie... O, Toster, Boże, kochany. Przepraszam cię, Toster, w ogóle teraz zobaczyłem na czat. Tyle czasu nikt nie oglądał, dopiero teraz ktoś wszedł. Toster, siema Moro, widzę, poradziłeś sobie z kurczakiem. No, całkiem nieźle sobie poradziłem. Gratulacje. Dziękuję, Toster, dziękuję. Czy ja widzę, że Maro zaczyna grać używając innych ataków niż wyrzutnie rakiet? Tak, 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 tak. 4 godziny ćwiczyłem wszystkie ataki, i Dante, i Nero, żeby w końcu czymś innym atakować i nie spamić wyrzutnią rakiet, i żeby w końcu już ostatnie misje, ale żeby te ostatnie misje w końcu wyglądały jakoś normalnie, a nie jakąś kurwa, jak to się nazywa, osoby, które lamią w dane gry. Kaszuale, o, żeby to w ogóle nie wyglądało jak spalony kaszual, który gra sobie w Devil May Cry i sobie cudem normalnie jakoś tam cudem przeszedł na wcześniejszych poziomach trudności, żeby teraz lamić co misja. I Toster, lore, Maro nie czyta komentarzy. No teraz już czytam już, teraz już czytam, bo nikogo nie było dłuższy czas. Panie Toster, co ja poradzę? Muszę sobie tak ustawić ekran. Zmienili ostatnio wygląd menadżera tutaj na Twitchu i teraz jest to strasznie... Zmniejszyli w ogóle czat i tego czatu mało co widać, a podgląd to jest taki kurwa, że zjebany, nie? To co nie trzeba, to powiększyli, nie? A czat, żeby mi tu zwiększyć, to nie. Ale już czytam, panie Toszter, także na spokojnie. Także opowiadaj, panie, co tam słychać u kolegi. Spoko, w końcu zauważyłeś, że ktoś wybił. No, teraz tam widziałem 3-4 osoby, ale przez dłuższy czas dzisiaj nikogo nie było, wiesz? Przez dłuższy czas nikogo nie było. Dobra, ja sobie wstawię mieczyk. Oczywiście mój ulubiony atak. Tak, nie ma spamowania wyrzutnią rakiet. Skończyło się. Jak już mam używać wyrzutni rakiet, to czasu do czasu. Tylko, żadnych jakichś spamowanych ataków. W końcu chcę się nauczyć grać. Tak się nazywa dzisiejszy live. Uczymy się normalnie grać w tą grę. Panie Toster. Uczymy się normalnie grać w tą grę. A. Znowu mamy pasek przemiany. Pięknie. No właśnie, przeczytałem, od razu lepiej się ogląda, jak widać, że używasz różnych ataków. Właśnie, i teraz ja to muszę, ten komentarz, muszę po prostu, ten materiał, teraz jak teraz siedzimy i teraz przeczytałem ten komentarz, twój Toster, to muszę wrzucić na YouTube. Właśnie o to chodziło, przez pół serii było cały czas lamienie, lamerstwo, po prostu i jak to się nazywa, kaszualstwo w tą grę. I postanowiłem, że w końcu przysiądę do tego tytułu na tej arenie wcześniej, gdzie można ćwiczyć z przeciwnikami, i będę uczył się tych ciosów, żeby ten gameplay jakoś wyglądał. No właśnie, złoty komentarz, Toster. Jakby to dasz na YouTubie ten komentarz, to dam serduszko i przypnę. No właśnie, przeczytałem, ale od razu lepiej się ogląda, jak widać, że używasz różnych ataków. O to chodziło właśnie, o to mi chodziło. Już wolę ginąć bez przerwy, ale żeby stosować inne ataki, próbować jakieś te kombosy robić, nie? Dante to taka jednoosobowa armia i Warriors to jest taki slasher, ale w formacie 1 kontra 1000 wrogów. O, to ciekawe, będę musiał sobie zobaczyć, panie Toster. A no właśnie, święte słowa. Święte słowa, lepiej inaczej się ogląda, jak się różne ataki
używam. Oczywiście będę cały czas, pierwsze co jak będę wchodził na arenę, to będę używał tego niszczycielskiego ataku z kapelusza lub tego specjalnego ataku furii z przemiany grzechu, ale później będę próbował i mnie, z mnie przeciwniku, będę próbował już robić kombosy, ćwiczyć te kombosy. Już tak dzisiaj 4 godziny siedziałem na Dante i na Nero, żeby się nauczyć tych wszystkich, żeby zrozumieć w ogóle te postacie, nie? No i jakoś, no w miarę, trochę tych ataków się nauczyłem, nie mogę powiedzieć, że nie. Mogę powiedzieć, że nie. Także, no jest zabawa, na pewno troszkę umiem. Już. Troszkę umiem grać, ale jeszcze to jest nie to. Na razie jestem na etapie uczenia się samych ataków niż na kombosach. Jeżeli, a kombosy się robi wtedy, kiedy się już umie wszystkie te ataki wykonywać, nie? Tak, i tak już jest bliżej niż dalej. Tak naprawdę. W naszej nauce. Ale to, żeś pięknie powiedział. Od razu inaczej się ogląda, jak używasz innych ataków. No, ostatnia nasza rozmowa na live'ie, jeżeli chodzi o style walki i to, co oglądałem na niektórych gameplayach, dużo mi dało do myślenia, że już kończy się ta gra, żeby można było chociaż raz pokazać przy tych 4 misjach, czy tam 5 misjach, no jak powinno się normalnie w tą grę grać, albo chociaż pokazać, że o kurczę, w końcu się coś nauczyłem z tej gry, a nie tylko cały czas spamię jednym i tym samym atakiem, nie? No i od razu będzie ich mniej, to sobie zacznę już robić jakieś kombosy. Nice. No. I to ja rozumiem. No i to ja rozumiem. Takie granie na ekranie. No od razu mi jest lepiej zaatakować jakimś potężnym atakiem, ale jak już ich mniej jest, po prostu sobie próbować uczyć się tych kombosów. No inaczej tutaj nie widzę. Jakby był mniejszy poziom trudności i nie ginąłbym na hita, to bym próbował cały czas uczyć się kombosów. No ale tutaj no już ten poziom trudności już jest dosyć problematyczny. Także wiadomo, jak to jest. Toaster, ja sobie ostatnio oglądałem na przykład Sekiro No Damage. Fajnie się takie granie ogląda, że ktoś używa głównie bloku i parowania zamiast uciekać i turlać się po plansz. No, ale powiem ci szczerze, no to była fajna. To była fajna walka. No właśnie. To jest to, panie kolego. No, ale ja nie umiem. Ja starałem się na tych robić te parowania, no ale mam platynę z Sekiro, ale nie umiałem robić tak, żeby no damage robić, znaczy wykonywać, żeby mnie żaden przeciwnik nie trafił. Choć mnie tutaj proponowali na live'ach, zrób speedrun, zrób jakieś wyzwanie, no damage czy coś, ale to trzeba przysiąść. Tak samo jak ja przysiadam do Duma i ćwiczę na Nightmare Mode, tak samo do Sekiro, jeżeli robimy takie wyzwanie typu no damage, to trzeba jednak poćwiczyć trochę. Mi tego czasu jednak trochę brakuje i tak. No. I tak mam. I niedługo będzie na razie wyzwanie robimy z Duma. Później będziemy takie samo robić wyzwanie z The Last of Us, bo tam też jest taki najcięższy poziom trudności polegający na tym, że jeżeli zginiemy, to zaczynamy od początku i to będzie kolejne moje wyzwanie. I do takich wyzwań trzeba przysiąść po prostu. No już mam i tak ćwiczę na Dumie. Także to na razie. No, a dobra, to czytałem. Dobra. Ile można tutaj zbierajmy.
Mogę sobie od razu naładować te kulki. Taki wirujący koło Dantego. Nie pykło mi za bardzo. Dobra, jednego mam z głowy. Aj, wiedziałem, że tu już mnie pizgnie. Ciężkie życie, staruszka. Uciekał gnojek. Widać, że już troszkę tych ataków opanowałem. No jeszcze nie wszystko. To jest, jeszcze nie jest to co powinno być. I tak już jest lepiej niż... O ile zanim niż było wcześniej. Okej, dobra. Teraz, żeby tak bezmyślnie nie spadać. No i spadłem i tak bezmyślnie. Robię jedno, robię drugie. Okej. Może być i tak. Nie! Nie wiem co mnie... No! Aha! Już się przemieniłem jak debil. O Jezus, ja czasami strasznie lamię. No, masakra. Nie wiem czemu akurat się przemieniłem. Misklik. Mi się to często to zdarza niestety. No i zaatakujemy najwyżej z kapelusza. Jeżeli zaatakujemy z kapelusza. Tutaj można przeskoczyć. Nie ma białych kul do regeneracji przemiany. Tam będzie ta przedostatnia arena z przeciwnikami. Muszę zobaczyć, czy tam żadnego... tam nie ma żadnej jakiejś kuli. Czy tam jakiś czerwony kul, bo strasznie dużo zużywam w czasie ataku tym kapeluszem. No chyba raczej tutaj nic nie znajdziemy. To mogę rozwalić? Chyba nie. Dobra, może ustawmy sobie mieczyk. Tak. A! No i kurczę, znowu.
Wow. Nie. No to mi chodziło. A Jezus, zapomniałem o tej barierze ochronnej. Jak by się wykonywało? I tak słabo. Słabo mi poszło. Muszę sobie przypomnieć, jak tą arenę. Bo chciałem, wiecie, cały czas strasznie kombinowałem. Bo chciałem tą barierę przeciwko tym furii wykorzystać, która jest dobra. Ją się robiło, czekajcie. No właśnie. Jak nie ma przeciwników, to mi wychodzi. Ojej, musimy nacisnąć namierzanie, gałka z tyłu w przód i trójkąt. Aj, za późno jak zwykle. Dobra, no nic w takim razie. Mieczyki i Celeber, drugie starcie, ale już nie jest tak pięknie jak było wcześniej. Innym razem to sprawdzimy. Oh well, better get to it. O, skoczyłem akurat tu, gdzie chciałem. No, ale tu widzę, nic ciekawego nie ma. A może i? O, dużo tych kulek tutaj. No to mówiłem, nie warto spadać na pałę. Tylko sobie tutaj pozbierać. Dobra, idziemy do Cerebera. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, chyba nie. Aj, nie zdążyłem wykonać. Ah, fuck. Czemu mnie w ogóle nie trafiam w te kule? O, i źle zrobiłem. No, w złym momencie w ogóle robię ataki. Lepiej tu się skupiać na unikach lub w odpowiednim momencie wyczuć tego bossa, niż po prostu tak lamić jak ja. Bo w ogóle gram tak, jakbym w ogóle nie znał ataków przeciwnika i atakował na pałę, nie? A raczej tak się nie powinno tutaj robić. Dobra, zacznijmy sobie, ale ostatni raz już. Ostatnią próbę.
Będę kończył tutaj z tej gierki akurat. Bo chciałbym sobie inny tytuł ogarnąć. Jak już mówiłem wcześniej. No hard feelings, guys. Także spróbujmy jeszcze raz. W złych momentach atakowałem. Zdecydowanie w złych momentach. Jeszcze raz. No, w końcu tak już wyszło. Okej, teraz tak. No, i taką grę to ja rozumiem. Ja pierdolę, nie wiem czemu mnie trafiło. Strasznie przylomiłem teraz. Jezus, nie wiem, co mnie kusi, żeby w takich chujowych momentach atakować tym kapeluszem.
Tak już przejebałem. Czy mnie trafi? O! Nie trafił mnie. Nie! Ja, jakimś impulsem mnie załatwił. Nie idzie zła, ale no, nie idzie źle ta walka, ale trzeba zdecydowanie ją dopracować. Bo strasznie tutaj lamię. Mi się wydaje, że za bardzo atakuję tym kapeluszem, a za mniej się skupią na unika. Jeżeli mi się skupią bardziej na unika, to ta walka jest już wygrana, moim zdaniem. To ta walka już jest wygrana. Jednak sobie dzisiaj darujemy już inną grę. Najwyżej w piątek pociśniemy coś nowego. Dzisiaj strzelimy sobie już Devil May Cry do końca. Postaram się tego celebera przejść. Dzisiaj. Choć wątpię, czy mi się uda. Muszę sobie obiecać jedno. Nie korzystam z tego kapelusza. Muszę się nauczyć w ogóle walki z tym przeciwnikiem bez tego kapelusza. Bo to tu przez ten kapelusz dużo straciłem wskrzeszenia. Stałem w miejscu, ładowałem się, on mnie atakował. Nie. To tak nie powinno wyglądać. A ten atak ostatni z tych skrzydeł, to w ogóle nie wiem po co odpaliłem. Trzeba było od razu atakować najsilniejszego. A jakimś cudem mi przerwał atak. Tak zrobimy. Najpierw będziemy ćwiczyć jakieś miary uniki. Tu ten kapelusz, czemu by nie? To czemu by nie? Okej. Okay. Ja pierdolę, no te uniki czasami wychodzą, czasami nie. Jak mnie to denerwuje. Ja, no nie umiem tych uników robić, ja muszę poćwiczyć zdecydowanie. No strasznie mi idą. No nie mogę po prostu w ogóle tych uników wy... No, pff. Nie wiem, i naciskam w odpowiednim momencie ten kwadrat w trybie uników i w ogóle mi nie idzie, nie? Ciężkie to będzie. Muszę poćwiczyć na tym przeciwniku, bo bez tego to na niższym poziomie trudności, tak to będzie słabo. A i w trakcie tej fazy jak leżą w... No bo to czytałem. Nawet do tej fazy nie doszedłem. Nie wiem, raz te uniki mi idą, raz nie.
Nie, ale naciskałem przecież w odpowiednim momencie ten unik. Ja nie wiem, czemu to w ogóle nie wchodził mi. Wtedy, kiedy on nabierał ten atak, to po prostu naciskałem ten przycisk kółko, nie? W czasie, no to wtedy w trybie ten uników, T, znaczy się w lewym górnym rogu, no to wtedy nam powinien unik zrobić. Ja w ogóle nie trafiałem z tym unikami. Możesz też blokować zamiast unikać, ale tego nie wymaga. Ale tego nie wymagam. Nie, to jest drama. To już w ogóle, ja wiem. Pod R. Zamiast T to R. Ale to już naprawdę trzeba... Te uniki to już w ogóle, słuchaj, trzeba ćwiczyć. Moim zdaniem. Znaczy te kontry, przepraszam. Uniki to już w ogóle muszę poćwiczyć, a kontry to już w ogóle. Wiem, widziałem, że można kontrować. I to w dosyć łatwy sposób, ale jak mi uniki w ogóle nie wchodzą, znaczy kontrowanie w ogóle mi nie idzie. Choć, kurczę, jeżeli nie pokonamy dzisiaj Cerebera, to ja bym z chęcią sobie poćwiczył, ale poza nagraniem, nie? Nawet dzisiaj bym sobie odpalił. Sobie bym pomyślał, co jest lepsze, nie? Co by mi było lepiej. Super idą te uniki, po prostu normalnie, zabójczo. Raz odbiłem, raz nie? Nie, no to jest jakaś masakra. To trzeba przećwiczyć. No, za szybko. Ja nie wiem, jakie tu jest częstotliwość timingu, ale no, nie trafiam, raz trafiłem. Nie, nie, uniki odpadają. Odpadają uniki. Zdecydowanie odpadają. Tylko raz odbiłem ten cios. Raz. Nie, 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 to jakaś paranoja się zaczyna robić znowu. Dobra, ładnie. Dobra, Maro, ja spadam, też mnie naszła teraz ochota popykać w DMC 5. Ja to chyba ci dużo chęci nabieram. Jak gram w ten, w Duma, to widzę później na Steamie grasz w Duma. W Devil May Cry. To widzę, to ster gra w Devil May Cry, ale to się cieszę. Cieszę się, że takie emocje wybieram na grafach. Dobra, to trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Także do następnego. Ja też już, ostatnie podejście i idę na Gwiezdne Wojny. Imperium kontratakuje, bo leci na pulcie. Uwielbiam Gwiezdne Wojny, ale aczkolwiek no nie mam czasu rozegrać tej najnowszej produkcji. Upadły Zakon, czyli tej gierki, choć wiem, że to dobry tytuł. Mam inne tytuły na oku. Ale mimo wszystko zaraz idę na film. I mam to gdzieś. Ojej. Oj. Nie załapałem się. Dobra, użyjmy sobie pistoleciku. Dobra, ostatnie podejście, ale i tak słabo mi pójdzie. Już jestem zmęczony, to jest raz, a dwa, że... Trzeba jednak poćwiczyć. No i kurczę, i też mi nie weszedł ten unik. Ja nie wiem, czemu te uniki kurwa nie wchodzą. Może ja za bardzo skaczę. Może powinienem na dół. Może powinienem na dół w ogóle robić uniki. No nie wiem, będę ćwiczył. I tak już mi się wydaje, że już teraz uwalę to.
Daj mi siatku. A Jezus! I nie zdążyłem. No i dupa. Dobra. Słabo to idzie, w ogóle słabo, także na tą porę dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli dany materiał na YouTubie. Dziękuję ci Toster, że byłeś. No nic, trzeba poćwiczyć, ale zdecydowanie nie na tym poziomie trudności. Tak samo jak udało nam się pokonać kurczaka na S, tak samo tutaj trzeba, słuchajcie, poćwiczyć na niższym poziomie trudności, poćwiczyć uniki, poćwiczyć po prostu kontry. Ten przeciwnik zdecydowanie nie jest łatwy. Udowadnia to, że za pierwszym razem podeszliśmy, zbiliśmy mu więcej niż połowę paska. Także to świadczy dobrze o całej grze, o całej mojej gameplay. Ogólnie troszkę lepiej gram. Ogólnie i tak nie gram w tą grę, ale i tak już lepiej jest niż było wcześniej. Maroko brak gry na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas. Osobom, które obejrzą dany materiał na YouTubie. Trzymajcie się, miłego wieczoru i do następnego. Cześć.